Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was po dawkę wiedzy. Porozmawiamy sobie o pewnej grupie substancji, które znajdziecie w kosmetykach. Część z nich jest okryta złą sławą. Są też wśród nich takie, które zaliczamy do substancji kontrowersyjnych. W internecie znajdziecie masę mitów i różnego rodzaju opinii na ich temat, a ja postaram się w prosty sposób wytłumaczyć Wam, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Tak, jak widzicie po tytule, dziś będziemy rozmawiać o alkoholach. I można by było powiedzieć, że alkohole dzielimy na kilka grup. Zacznę od tych alkoholi, które dają nam zapach. Tak, są to alkohole aromatyczne. Teraz Wam się wyświetla tablica, jak te alkohole się dokładnie nazywają i jakie ich nazwy znajdziecie w składach INSI. I są to alkohole, które tworzą kompozycje zapachowe, czyli producenci kosmetyków sięgają po nie wtedy, kiedy chcą nadać preparatom pielęgnacyjnym jakiś zapach, konkretny zapach, bo do danej nazwy, która Wam się wcześniej pojawiła, mamy jakiś tam specyficzny aromat. I tutaj muszę zwrócić Wam bardzo ważną uwagę na to, że te alkohole aromatyczne znajdują się na liście potencjalnych alergenów, czyli w tym rozporządzeniu europejskim, w którym znajdziemy całą listę substancji dopuszczonych do stosowania w kosmetykach. Alkohole aromatyczne znajdują się na liście takich substancji, które mogą wywoływać podrażnienia i różnego rodzaju alergie na naszej skórze. I bardzo ważne jest to, by producenci, którzy korzystają z tych konkretnych zapachów, umieszczali je w składach INSI. Bo może być tak, że sięgają po te alkohole aromatyczne samodzielnie, ale może być też tak, że tworzą jakąś kompozycję zapachową lub sięgają już po konkretną kompozycję zapachową, ale w składzie tej kompozycji zapachowej są te oto aromatyczne alkohole i oni muszą je umieścić w składzie. Dlaczego? Dlatego, że skóra różnie reaguje na różnego rodzaju substancje i jak doskonale o tym wiecie, mamy również takie osoby, które są uczulone na pewne substancje albo też posiadają skórę wrażliwą i wybierając dla siebie świadomie jakiś kosmetyk, powinni zwracać uwagę na to, co znajduje się w INSI i jakie tam są zawarte substancje. Jeśli tak jak ja posiadacie skórę wrażliwą, to powinniście wiedzieć, że generalnie substancje zapachowe są to substancje potencjalnie alergenne, czyli mogą one wywoływać podrażnienie, zaczerwienienie, świąt na skórze lub też inne stany zapalne na skórze, dlatego warto zawsze wziąć to pod uwagę. Zwróćcie również uwagę na to, że są też tacy producenci kosmetyków, którzy tworzą preparaty skierowane głównie do cer wrażliwych, do skór wrażliwych i wtedy bardzo rzadko albo w ogóle tego typu alkohole w składzie nie występują. Druga grupa alkoholi to są alkohole tłuszczowe i teraz wyświetli Wam się kolejna tablica, na której macie nazwy tych alkoholi. Najczęściej spotykamy właśnie te w składach INSI. No i co to są takiego, co to są za alkohole tłuszczowe? Je zaliczamy do emolientów i o emolientach zrobię dla Was oddzielny film na moim kanale, tam Wam wszystko dokładnie opowiem co i jak, ale dzisiaj bardzo ważne jest to, byście wiedzieli, że emolienty są to takie substancje, które tworzą na naszej skórze taką lekką, delikatną powłokę okluzyjną, przez co też ochraniają naszą skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, jak również przed transepidermalną utratą wody. To jest bardzo ważna sprawa. To są takie alkohole, których kompletnie nie powinniście się obawiać, ponieważ są one obojętne dla naszej skóry i mają bardzo mały potencjał alergenny. No i teraz przejdziemy do ostatniej kwestii, którą chciałabym z Wami poruszyć i będzie ona zdecydowanie najdłuższa, ponieważ wiąże się z nią cała masa mitów i kontrowersji. A mam na myśli tutaj alkohol etylowy, który w składach INSI znajdziecie pod takimi nazwami, jak teraz widzicie. Tak, to jest alkohol, o który najczęściej, najwięcej dostaję od Was pytań, ale też słyszałam różnego rodzaju opinie i teraz Wam zacytuję, bo mam tutaj je wypisane. Między innymi, właściwości alkoholu denaturyzowanego.
Rozwala barierę hydrolipidową. Wysusza skórę. Pozwala na ucieczkę wody z naskórka, totalnie odwodniając skórę. Pobudza pracę gruczołów łojowych. Lub alkohol denaturyzowany działa na zasadzie upośledzenia gruczołów łojowych. Lub też firmy stosują alkohol denaturyzowany, żeby zaoszczędzić, ponieważ jest on tani. Na zakończenie odniosę się do tych opinii i powiem Wam, jak to tak naprawdę wygląda. Ale zacznijmy właśnie od tego, co to jest ten alkohol etylowy i dlaczego producenci po niego sięgają. Zastosowanie alkoholu etylowego może być i pozytywne, i negatywne. Mamy wady i zalety. I zaczniemy może od tych zalet. Otóż, tego typu alkohol, moi drodzy, to jest po pierwsze promotor przenikania. Co to oznacza? Jest to substancja, która w odpowiednim stężeniu zastosowana w formule kosmetyku pozwala substancjom aktywnym dostać się do wnętrza skóry, bo musicie wiedzieć, że substancje aktywne, większość z nich posiada zbyt dużą cząsteczkę, by mogła ona przedostać się przez tę barierę ochronną, barierę hydrolipidową naszej skóry, dostać się do naszej skóry i efektywnie zadziałać. Ja na temat promotorów przenikania oraz substancji okluzyjnych zrobiłam dla Was oddzielny film, który znajdziecie na tej playliście i zachęcam Was do obejrzenia, on się Wam tutaj teraz wyświetli, ponieważ w tym filmie wyjaśniam Wam dokładnie, jak działają promotory przenikania, jakie substancje zaliczamy do tych promotorów przenikania i o co tutaj tak naprawdę chodzi. Więc wiecie już, że alkohol etylowy jest jednym z promotorów przenikania. Jest też taką substancją, która odtłuszcza naszą skórę. No i właśnie na tej zasadzie też działa, żeby tam wprowadzić te substancje aktywne. Bo pamiętajcie o jednej ważnej sprawie i to te, o tym też Wam opowiadałam już, że substancje aktywne mają duże cząsteczki, a nasza skóra ma też odpowiednią budowę. I żeby kosmetyk efektywnie zadziałał, czyli przyniósł nam efekty swojego działania, substancje aktywne najlepiej muszą dostać się do wnętrza naszej skóry. A jeśli się do niej nie dostaną, to będą działały na jej powierzchni. Pamiętajcie o tym. I dlatego między innymi producenci stosują promotory przenikania, żeby te cząsteczki mogły do naszej skóry się dostać i żeby kosmetyk przynosił Wam taki efekt, jaki oczekujecie, a przynajmniej wydaliście na niego pieniądze i chcielibyście zobaczyć efekty działania. I zarówno producenci kosmetyków tradycyjnych, jak i producenci kosmetyków naturalnych sięgają po alkohol etylowy. I to też jest bardzo ważne, musicie o tym pamiętać. Sprawa sięgania po alkohol nie tyczy się tylko i wyłącznie kosmetyków tradycyjnych, czyli tak zwanych również kosmetyków chemicznych, które bardzo często dostają łatkę z syfu. O, kolejna ważna sprawa, o której musimy powiedzieć, jeśli chodzi o alkohol etylowy i jego plus, jeśli chodzi o zastosowanie, to jest to również substancja, która w odpowiednim stężeniu może być konserwantem. Czyli będzie nas chronić przed różnego rodzaju mikroustrojami, mikroorganizmami, chronić naszą skórę, ale również chronić sam kosmetyk. A o konserwantach też zrobimy sobie oddzielny film i tam Wam wszystko wyjaśnię co i jak. Dobrze, co jeszcze? Zastosowanie alkoholu etylowego ma również kolejne plusy, a między innymi taki, że jeśli formuła kosmetyku jest bardzo treściwa, bardzo gęsta. Musicie sobie to teraz wyobrazić. I jeśli w składzie tego kosmetyku znajdują się emolienty tłuste lub duża ilość tych emolientów lub też silikony, to zastosowanie takiego typu alkoholu w kosmetyku sprawi, że będzie miał on lżejszą formułę. Więc jeśli na przykład patrzycie sobie na preparat, w którym w składzie INSI widzicie alkohol, to możecie założyć, że albo jest on tam konserwantem, albo jest on tam promotorem przenikania, albo też sprawia, że formuła kosmetyku jest lżejsza. Ale to jeszcze nie wszystko. I teraz, bardzo ważna sprawa to jest stężenie, moi drodzy, stężenie zastosowania tego alkoholu.
Bo w zależności od tego, jakie mamy stężenie tego alkoholu, takie będzie on pełnił funkcję w kosmetyku i też będzie oddziaływał na naszą skórę. I teraz w kosmetykach typu krem czy serum stosuje się niskie stężenie alkoholu etylowego do 5%. I uwaga, to jest bardzo ważna sprawa. Alkohol etylowy w stężeniu do 5% po nałożeniu na naszą skórę działa jako promotor przenikania i też bardzo szybko z niej odparowuje. Nie ma takiej opcji, by wysuszył nam skórę, źle na nią zadziałał, był niebezpieczny lub nie wiadomo co jeszcze. Tak jest, jeśli w formule kremu lub też serum znajdziecie alkohol etylowy, to jest on stosowany do stężeń 5% i jest absolutnie dla nas bezpieczny. Co innego w momencie, kiedy zastosowanie tego alkoholu przekroczy 60%. I tutaj alkohol etylowy działa jako antyseptyk. Ma on działanie przeciwbakteryjne. Tak, dobrze usłyszeliście. I takie stężenie znajdziemy w preparatach typu toniki, żele oczyszczające lub też w preparatach do dezynfekcji naszych dłoni. I zwróćcie uwagę teraz, że w tych wszystkich preparatach do dezynfekcji dłoni, w tych żelach antybakteryjnych, ten alkohol jest zazwyczaj na drugim miejscu albo na pierwszym miejscu, nie ma tam żadnych emolientów. Jak nałożycie sobie taki preparat na skórę, to od razu wyczuwacie ten alkohol, bo jest go tam po prostu bardzo, bardzo dużo. Jest on silny i tutaj rzeczywiście pojawia się wada stosowania takiego alkoholu. Plus i wada. Bo mamy plus, działamy antybakteryjnie, odkażająco, ale jest też niestety w takim stężeniu substancją, która bardzo mocno zaburza naszą warstwę hydrolipidową i też powoduje, że zaburzenie takiej warstwy hydrolipidowej wysusza naszą skórę, no i to nie jest dla nas wskazane. Na pewno większość z Was, stosując żele antybakteryjne na dłonie, zauważyła, że bez kremu się nie obejdzie. Trzeba w przypadku zastosowania tak wysokiego stężenia alkoholu etylowego zadziałać jeszcze substancjami emolientowymi, odbudowującymi, regenerującymi. No i dobrze, i skoro mamy tutaj plus, czyli zastosowanie go jako antybakteryjne, jeszcze jedna ważna sprawa. W takim dużym stężeniu zastosowanie alkoholu etylowego stosuje się również w preparatach odkażających, odtłuszczających przed różnego rodzaju zabiegami kosmetycznymi. To nie są preparaty, które używamy codziennie. Oprócz oczywiście takich preparatów antybakteryjnych na nasze dłonie. No i ten minus. Minus, czyli zastosowanie wysokiego stężenia alkoholu etylowego w preparatach typu tonik, czy na przykład w preparatach typu żel oczyszczający. Dlaczego producenci stosują wysokie stężenie? No właśnie ze względu na działanie antybakteryjne. I zazwyczaj możecie zauważyć, że ten alkohol pojawia się właśnie w takich tonikach antybakteryjnych, tonikach oczyszczających, matujących, tonikach, które mają zwężać pory, czy na przykład właśnie takich żelach antybakteryjnych do twarzy, do mycia twarzy. Czy to jest dobre? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. No bo wiemy, że działamy antybakteryjnie, ale przez to, że działamy antybakteryjnie przy tak wysokich stężeniach, musimy pamiętać o tym, że w naszej pielęgnacji powinny znaleźć się takie kosmetyki, które będą zawierały substancje odbudowujące, regenerujące, emolientowe, ochronne i okluzyjne. A tego bardzo często nie robimy. I zapominamy też o czymś takim, że producent też często nas o tym nie informuje. I na przykład tego typu produkty antybakteryjne, toniki czy żele kieruje do cer tłustych, trądzikowych. A nie ma... Bardzo rzadko w ofercie pojawiają się preparaty, które stosujemy później, które są właśnie regenerujące, odbudowujące i tak dalej. To jest troszkę takie błędne koło. Dlatego też
Do zastosowania alkoholu etylowego w takich preparatach powinniśmy podchodzić troszkę z rozsądkiem i głową, ale jeszcze do tego wrócimy. Także widzicie, alkohol etylowy może mieć plusy i może mieć minusy swojego działania. Ale teraz to, co chciałabym zrobić, to odnieść się właśnie do tych opinii. Czyli tak, rozwala barierę hydrolipidową. Owszem, ale zależy wszystko od tego, jakie ma stężenie i jak działa. I jaki to też jest kosmetyk. Wysusza skórę. Owszem, może tak być, ale to nie dlatego, że on wysusza skórę, tylko dlatego, że on narusza tą barierę hydrolipidową. A jeśli w kosmetyku nie zostanie zastosowana substancja regenerująca, odbudowująca, emolientowa lub też okluzyjna, to przy dłuższym stosowaniu zaburzenie bariery hydrolipidowej może prowadzić do wysuszenia skóry. Ale jest to efekt, a może skutek, jakby tak powiedzieć, skutek uboczny. Jest to coś, co nie wiąże się konkretnie z alkoholem etylowym, tylko jest przyczyną długiego stosowania, nieodpowiedniego stosowania preparatów zawierających alkohol etylowy. Dalej, pozwala na ucieczkę wody z naskórka. On nie pozwala na ucieczki wody z naskórka, ale on przyczynia się do tego, że zostaje zachwiana hydrolipidowa bariera naszej skóry. Dalej, totalnie odwadnia skórę. Nie, on nie odwadnia skóry, tylko on powoduje, jeszcze raz to powtórzę, że zostaje zaburzona hydrolipidowa warstwa naszej skóry. Dalej, pobudza pracę gruczołów łojowych. Tak, w momencie kiedy zostanie naruszona hydrolipidowa warstwa naszej skóry, to nasza skóra musi się bronić. To jest bardzo, słuchajcie, inteligentny organ. I teraz tak, kiedy zaburzone zostają te lipidy, to skóra dostaje taki, gruczoły łojowe dostają tak jakby sygnał, że coś się dzieje, więc trzeba wyprodukować więcej tych lipidów. I stąd też pojawia się tak zwana nadprodukcja sebum, czyli skóra produkuje więcej sebum, żeby też jakby bronić się przed tym, że coś tam w niej się dzieje, jest jakaś ta zaburzona ta warstwa i trzeba tą skórę zabezpieczyć, żeby nie uciekała ta woda z naszego naskórka. Dalej. Alkohol denaturyzowany działa na zasadzie upośledzenia funkcji gruczołów łojowych. Niech mi ktoś wytłumaczy do jasnej ciasnej, co to w ogóle oznacza. Co to jest za opinia? Że alkohol etylowy działa na zasadzie upośledzenia gruczołów łojowych. Zacznijmy od tego. Co w ogóle oznacza teoria upośledzenia gruczołów łojowych? Czy w ogóle gruczoły łojowe możemy upośledzić? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jeśli gruczoły łojowe zostaną już upośledzone, to jak one działają? Jeśli ktoś mówi wam coś takiego, że alkohol działa na zasadzie upośledzenia gruczołów łojowych, to co dalej? Ja się pytam. Co dalej się dzieje? Co się dzieje z gruczołami, które są upośledzone? Jeśli gruczoły łojowe, ja przynajmniej, słuchajcie, i wydaje mi się, że inteligentny człowiek tak to zrozumie. Jeśli gruczoł łojowy jest upośledzony, to znaczy, że on źle działa. A jeśli źle działa, to nie produkuje łoju, bo jego zadaniem jest produkcja łoju. Jeśli jest on upośledzony, to nie produkuje wystarczającej ilości łoju. W momencie, kiedy zadziałamy alkoholem, i dojdzie do tego naruszenia naszej hydrolipidowej warstwy skóry, czyli coś w tej skórze się dzieje, to przecież gruczoły łojowe dostają impuls, żeby zacząć produkować więcej łoju, czyli wzmagamy ich pracę. Czy to oznacza, że one są upośledzone? Ja, słuchajcie, przeszukałam przez ostatni czas, przez ostatnich kilka tygodni cały internet, literaturę naukową i próbowałam znaleźć rozwiązanie dla tej teorii.
jak alkohol może upośledzić gruczoły łojowe i czy upośledzone gruczoły łojowe mogą produkować więcej łoju. Więc tak naprawdę dla mnie ta teoria nie, to jest w ogóle, słuchajcie, no włos mi staje na głowie, ale my na temat nadprodukcji sebum i działania samych gruczołów łojowych będziemy rozmawiać przy okazji skór trądzikowych, przy okazji różnego rodzaju trądzików, które występują, tych stanów chorobowych, które występują na naszej skórze. Więc dla mnie teoria, że alkohol denaturyzowany działa na zasadzie upośledzenia gruczołów łojowych, to jest w ogóle, słuchajcie, jakiś absurd. Ja bym bardzo chciała, żeby twórca tej teorii powiedział mi, pokazał mi źródła, skąd on tę teorię wyciągnął i wytłumaczył mi, co oznacza według niego działanie alkoholu na zasadzie upośledzenia gruczołów łojowych. I jeszcze ostatnia rzecz, czyli firmy stosują alkohol etylowy, żeby zaoszczędzić. Co to oznacza? Chyba w dzisiejszym filmie troszkę Wam wyjaśniłam, na jakiej zasadzie działa ten alkohol etylowy w kosmetykach. Po co producenci sięgają po alkohol etylowy? No właśnie dlatego, że jest to promotor przenikania, a jeśli jest to promotor przenikania, to chcą producenci sprawić, żeby ich kosmetyki dawały widoczne efekty działania na naszej skórze. Więc sięgają po to, a nie po to, żeby zaoszczędzić. Dwa. Sięgają po alkohol etylowy, dlatego że jest to konserwant. Więc starają się zabezpieczyć kosmetyk przed działaniem mikroorganizmów z zewnątrz na samą formułę tego preparatu, ale również by kosmetyk był dla Was bezpieczny. 3. Ponieważ kosmetyk działa jako ponieważ ten alkohol etylowy działa jako antyseptyk, działa antybakteryjnie. Słuchajcie, być może jest to substancja, która jest tania. Ale każda substancja zastosowana w formule kosmetyku ma jakieś znaczenie. I producent nie sięga sobie po substancje kosmetyczne, substancje, które wprowadza do formuły po to, żeby zaoszczędzić, bo on jest tani, tylko po to, żeby ta substancja w jakiś sposób działała na samą formułę, ale też dla Was, na Waszą skórę. I oczywiście można tworzyć formuły kosmetyków, sięgać po tańsze substancje. I ceny kosmetyków mogą być, takich kosmetyków mogą być niskie. Koszt produkcji takiego kosmetyku może być niski. Może być też odwrotnie. Może być tak, że producent sięga po kilka tańszych substancji, ale za to wprowadza droższe substancje aktywne. Nie możemy z góry twierdzić, że widzimy gdzieś tam w składzie alkohol i to już jest syf. Taki kosmetyk się kompletnie do niczego nie nadaje, bo tak nie jest. Więc znowu mamy tutaj taką trochę, ja bym powiedziała, manipulację w przekazywaniu informacji, bo tak jak mówię, kosmetyki, czy preparaty lecznicze, czy cokolwiek innego jest tworzone po to, żeby przynosiło jakieś efekty, żebyśmy my widzieli jakieś efekty. Czasami te efekty są odwrotne na naszej skórze, ale to wszystko zależy od tego, jaką mamy skórę, jak dopasowaliśmy do typu naszej skóry dany kosmetyk. No i właśnie, podsumujmy sobie teraz wszystkie informacje o alkoholach, które Wam dzisiaj podałam. Po pierwsze, nie wpadamy w panikę, widząc alkohol lub też nazwy jakiejś substancji z końcówką alkohol, bo weryfikujemy informacje z odpowiednich źródeł, z wiarygodnych źródeł i sprawdzamy, dlaczego ta substancja została zastosowana. Co to jest za alkohol i jakie ma działanie w konkretnym produkcie dla naszej skóry. Zwracamy uwagę na to, jaki to jest preparat, ale to, co jest najważniejsze, zwracamy uwagę na naszą skórę, jaki to jest typ skóry, jakie substancje ona lubi, a jakich nie. Mi absolutnie nie chodzi o to, żebyście wybierali kosmetyki z alkoholem albo z alkoholem etylowym, że one są w ogóle wow. Nie, słuchajcie, chodzi o to, żebyście samodzielnie podejmowali decyzje.
I po pierwsze, znali stan swojej skóry, a znając stan swojej skóry, decydowali o tym, jakie kosmetyki wybierać. Ale też chodzi o to, żebyście kompletnie nie wpadali w panikę i wiedząc o tym, że patrząc na skład kosmetyku, na przykład kremu i widząc gdzieś tam w składzie ten alkohol, mieli taką wiedzę, że ten alkohol jest w takim i w takim stężeniu i tutaj będzie działał jako promotor. Czyli odparuje po nałożeniu na naszą skórę, a właśnie z tej naszej skóry, nic absolutnie złego się nie stanie. A jeśli już sięgniemy po tonik, który w składzie wysoko ma alkohol, to pamiętajmy o tym, żeby później zastosować preparat, który odbuduje nasz hydrolipidowy płaszcz, wzmocni go, zadziała ochronnie. Moi drodzy, świadoma pielęgnacja to jest świadomy wybieranie kosmetyków i łączenie ich ze sobą. Tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy patrzyli na skład, widzieli w nim substancje kontrowersyjne i od razu wyrzucali go do śmieci, taki kosmetyk wyrzucali do śmieci. Nie, tutaj chodzi o to, byśmy w odpowiedni sposób komponowali ze sobą pielęgnację tak, by ona dobrze działała na naszą skórę, na nasz typ skóry. Jeśli wiecie, że posiadacie skórę wrażliwą, to rezygnujcie ze stosowania na przykład preparatów z zapachami albo takich, które zawierają konserwanty. Jeśli wiecie, że posiadacie skórę tłustą, to rezygnujcie ze stosowania preparatów myjących, oczyszczających, tonizujących na bazie alkoholi, na przykład na rzecz mniej takich delikatniejszych preparatów myjących, ale na przykład nie obawiajcie się tego, że wasze gruczoły zostaną upośledzone, a przy bardzo długim stosowaniu nie wiadomo, co na tej skórze się dzieje, bo muszę tutaj przypomnieć jedną ważną sprawę. Alkohol etylowy, czy alkohole tłuszczowe, czy alkohole aromatyczne są dopuszczone do użytku w kosmetykach, a to oznacza, że Komisja Europejska po przebadaniu tych substancji w odpowiednich stężeniach dopuściła je do stosowania i one są dla nas bezpieczne. Ale to bezpieczeństwo bardzo często zależy też od nas samych, bo jeśli mamy skórę, na której występują podrażnienia i będziemy ją przemywać preparatami z alkoholem, to nie ma się co dziwić, że te przebarwienia będą albo będą jeszcze gorsze. Także widzicie, tutaj do wszystkiego trzeba podejść z rozsądkiem, z głową, bez panikowania i z odpowiednią wiedzą. Kochani, na zakończenie tego dzisiejszego filmu przypominam Wam, że wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w opisie do filmu. Jak również, co jest bardzo ważne, źródła, czyli wszystko to, o czym Wam dzisiaj powiedziałam, na czym opieram swoją wiedzę i te dzisiejsze moje odpowiedzi, znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Jeśli mi nie wierzycie, poczytajcie sobie prace naukowe, poczytajcie sobie badania, zobaczcie, jak to tak naprawdę działa i jak to wszystko wygląda. Trzymajcie się cieplutko, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Buziaki, pa!